Cześć kochani, z tej strony Mixon, kanał Retro Ludu Mixola, a dziś wracamy do tematu Xboxa 360. Ostatnio żeśmy walczyli, no Reflow co prawda udał się i się nie udał, to znaczy konsola nam żyła, ale wali nam artefakty. Natomiast mam tu jeszcze jedną taką niesprawną konsolę, spróbujemy ożywić ją. Ona na chwilę wstała, potem wywaliła ten czerwony ekran śmierci, dlatego spróbujemy ją zrobić jej reflow. Spróbujemy też ją uruchomić już z założonym od nowa chłodzeniem. I finalnie, jeżeli będzie działała sprawnie, sytuacja się nie powtórzy, to przełożymy sprawny napęd, bo ten napęd też jest jakiś tutaj uszkodzony, więc weźmiemy z niego elektronikę, przerzucimy do tego napędu z tej z gliczami i zrobimy taką z dwóch jedną. Okej, ja tu widzę jakiś strasznie kurzu naleciało. Dobra, no to powiem, zaczynamy. Najpierw wyjmiemy. O, ciach. Ostre to wszystko, trzeba uważać. Weźmiemy narzędzie. Śrubokręt jakiś, żebym się tutaj nie pokaleczył. O, dobra, wyskoczyło. Chlast do góry. I wypinam wentylę. Wentyle coś mi się nie podoba, jakieś strasznie cienkie kabelki. Ktoś tu coś cudował, lutował, nie wiem czy próbował, bo aha, dobra, bo tu są po prostu, widzę dwa wentylatory, pewnie jeden chodzi na stałe, a drugi się dołącza. I pewnie jakaś modyfikacja była, żeby one od razu kręciły się oba. Nie wiem, powiem szczerze. Dobra, zobaczmy. Jest to częściowo skręcone, widzę. V-Trepayer, coś tutaj było już dziobane. Ktoś tu coś już to ratował. Czyli nie ma X-ów. Nie ma X-ów. Widzę, że okej, jest tutaj dość na bogato. Pytanie, czy to w ogóle dobrze dociskało. Okej, zastanawiam się, wiecie, czy rozbierać to całkiem, czy tylko nie zdjąć. A nie, dobra, musimy, żeby X założyć. To i tamtą drugą będziemy musieli raz, dwa rozebrać, żeby te X tutaj zamontować. Chociaż mam jeszcze jeden sprytny plan. Może jakoś to podciągnąć na podkładkach, zobaczyć, czy ono się dalej nie będzie restartować, bo może to nie ma sensu po prostu tych X-ów stamtąd wyciągać, czyli o, widzę, że tu jest też obabrane, czyli spróbujemy zrobić reflow układu graficznego. Potem spróbujemy jakoś porządnie zamontować to chłodzenie i jak awaria nam nie powróci, to złożymy to na X z tamtej konsoli, która tutaj stanęła nam dęba i czy działa tak naprawdę Poliflow, tylko wali glitche, tak? Czyli ona się tutaj już moim zdaniem może być uszkodzony układ, może być coś tam zwarte, ewentualnie może być też uszkodzona pamięć, prawda? I w tym momencie tutaj nie wiem, która, nie chcę dalej brnąć w tą naprawę, tak? Bo to coś tu latało dziwnie, tak, dobra. Hops. Okay. Gdy robicie dwie takie konsole, to strasznie wam polecam, żeby sobie jakoś to rozdzielać, te części. O, tu brakuje śruby. Okej. Okay. Była tak złożona na sztukę. Co, wyjdzie czy nie wyjdzie? Okej, okay. No, zaczniemy od skręcony, ciach. A, okej, okay. Tu są jakieś takie śmieszne plastikowe podkładki, które rzekomo miały chyba dociągnąć to chłodzenie. Dobra, no może patent nie był taki zły, o ile się faktycznie dociągnął. Dobra, nie będziemy, w sumie mamy rozebrane oba, więc czyścimy oba i robimy reflow obu elementów. Okay.
tą lampę zapalę, nie wiem, czy to coś pomoże. Coś, rzucę światła. Nie, muszę lepiej dać. A tutaj pochylę bardziej. Dobra. Szczyszczamy z układów ten środek. Dobrze, mam jakąś resztkę IP w puszce, która zgubiła powietrze, ale wykorzystam ją. Po prostu latało w środku, więc przedziurawiona, zrobiona dziura, żebym mógł to wylać na pałeczkę i sobie domyzieć, marnować. Jeszcze w czasach, jak ten izopropanol był jakiś abstrakcyjnie drogi, takie patenty były robione. Okej. Okay. Na razie z grubsza to wytrę. Zetrę to ile mogę, a potem szpałeczką doczyścimy zakamarki. Płyta mi na chwilę wstała tak naprawdę, po czym wywaliła Red Ring, po chwili dosłownie. Okej. Okay. Strasznie dużo kurzu takiego luźnego. Wezmę sobie, słuchajcie, pędzelek i ja to spróbuję obmyć w jakiś tu sposób. Takie rzeczy warto mieć, bo to... Teoretycznie kurz nie jest dla elektroniki jakimś dużym zagrożeniem, natomiast kurz jest doskonałym nośnikiem wilgoci. Miałem okazję naprawiać kiedyś komputer w jednej z firm, w której wilgoć była dość potężna i wystąpił taki problem, że na tej pajęczynie kurzu, która tam było połączenie pajęczyny, kurzu i na tym wszystkim po prostu wisiały krople wody, które powodowały prądy przechodziły, powodowało to resety, jakieś dziwne zawieszenia, no i taki był problem z tym komputerem i po prostu oczyszczenie go, dokładne wysuszenie rozwiązało problem, więc dobra, może zaczniemy właśnie od mycia jeszcze. Sobie namoczę tą pałeczkę. O. Dobra, coś tam się zmoczyło i jedziemy po układzie, wymyjemy może tutaj te okolice też tak. Widzicie, tu są takie bufory, prawdopodobnie przy tym procku i one są klepione normalnie na cynę, tak? Czyli są tutaj za pomocą cyny, o tutaj też jest jakiś. Za pomocą cyny są wlutowane w tą podstawę płytki. Nie może dojść do tego, że po prostu jest przebicie gdzieś tutaj. Prąd przepływa i powoduje jakieś dziwne resety, zawiasy, takie rzeczy, tak? Więc ja bym tutaj zwrócił na to uwagę. Okej. I tutaj też możemy, tu był któryś układ taki dość mocno ubrudzony, ten bodajże. No, teraz jeszcze z grubsza tutaj z wierzchu. Potem sobie wyczyścimy, jak to nam będzie tu stygło. A teraz jedziemy już z fluksem i zaczynamy zabawę. O, zginął fluks. Jest tutaj topnik. Gdzie u nas strzykawa jest? No, jestem zaskoczony gdzieś. A jest tutaj, przecież kurczę. Dobra. No, mało materiału. Taki pędzeleczek do nakładania, natomiast w tym przypadku, żeby dostać się pod układ, to mi jest wygodniej po prostu wstrzykiwać powoli. Ten układ wisi na tych kulkach lekko w powietrzu jakby. No to też skutkuje tym, że tam się dostają jakieś, dostaje, jeżeli jest wilgoć zalania przed telefonu, to tam się dostaje woda, więc wpuszczając ten płyn, ten topnik,
Ja powinienem zalać całą powierzchnię pod spodem. O, już widzę, że mi powoli tutaj przecieka. O, zobaczcie, jak wypływa. No dobra, on w tym momencie cały tutaj w tym topniku jest pod spodem zalany. O, też mi przepływa. No tu widzę, że jest jakiś tutaj brud. To jest topnik, który teoretycznie powinien sam ładnie nam odparować. Nie wymaga mycia. Ok, jedziemy z temperaturą do góry. Let's go. I tak nie w jednym miejscu, ponieważ płyta od wysokiej temperatury też potrafi się zdeformować, zniekształcić. Zerknę sobie czas. Ok, mamy 11 minut i 20 sekund filmu, czyli gdzieś tam do 15 po może będziemy ją grzać. Ok, strumień 450 stopni. Słuchajcie, jak to wszystko zaczyna się smażyć już. Sobie takie ramię do hotela zakupić. Czyli na mnie całe 100 zł, a można po prostu postawić i niech grzeje, powiedzmy, tutaj układ w koło. Jak koło to już nie wiem, czy to widzicie, zaczyna się gotować ten fluks, wypływać powoli. Przechodzimy na drugi układ. Tutaj również ładnie widać, jak ten fluks zaczyna i zmniejszamy temperaturę. 350 stopni spróbujemy teraz. Zjeżdżamy na 300. Ustawiłem teraz, żeby tak stopniowo tą temperaturę zbijać, ale nie takim szokiem. Dobra, ustawiłem 190 stopni. Mi
Myślę, że już spokojnie możemy. Kotera odłożyć. Płyta niech sobie chwilę stygnie. Zaraz tu spróbuję troszeczkę obmyć. A my się w tym czasie zajmiemy czyszczeniem radiatora. I po prostu zbieram tą starą pastę. Jeżeli ona by Wam nie chciała zejść, to po prostu bierzecie i czy jakiś rozpuszczalnik, czy po prostu zeskrobuje, trzeba ją zeskrobać nożykiem i tyle, tak? Ma cała ładnie zejść. Czekaj, już nie wiem, czy ktoś tu już czymś nie tarł. Delikatnie papierkiem, przepraszam Was serdecznie. O, coś tu się prawie delikatnie wyrównuje ten kolor. Dobra. I też przytrzymy jeszcze raz. O. Dobra. Radiatory mamy. Płyta się widzę też. No, jeszcze delikatnie mokry, ale nie bardzo. Delikatnie ciepły, ale nie bardzo. Dlatego wezmę sobie izopropanol. Jeszcze nasączę. O, paczkę. I tu w koło. Staram się to w miarę czyścić. Jakiś kurz, jakieś resztki pozostawały. Chyba nawet pasty trochę jest przy pamięci. Nie wiem, co to za materiał, ale nie podoba mi się wybitnie. Oczywiście ja to nie podam dużej siły. Tu są wszędzie mikroskopijne ścieżki, takie niewielkie. Może nie mikroskopijne, ale niewielkie. I nie chcecie ich poniszczyć, no bo to będzie oznaczało jakby albo bardziej skomplikowaną zabawę, albo jej koniec. Zabawę w odtwarzanie tych ścieżek. Ok. Bardzo dużo tego tutaj sobie poleję po prostu z całego baniaczka. Izopropanol jest obojętny, on tu nie przeszkadza mu takie. Biorę. No. Też trochę ciepniemy. Ops. No i okej. Sporo tego siuksu jest zebrane. Teraz oczywiście kusiłoby, żeby sprawdzić, czy to odpali, co i jak, ale niestety, słuchajcie, musimy nałożyć pastę. No inaczej to kiepsko to będę widział. Po prostu dość szybko on wykryje przegrzanie i nam się wywali znów albo zapali po raz kolejny czerwony pierścień śmierci. Dobra. Topniki. A gdzie mamy pastę? A jest tutaj. Dobra. Troszeczkę tutaj, troszkę tutaj i troszkę tutaj. Ciach.
Aj, wróciłem się. Od razu wycieramy, żeby nie poroznosić po innych elementach. Dobra. Ten chłodzenie, ono wchodzi na właściwie na płask, więc dociska na płasko, więc bez przesady z tą pastą. Ona lepiej jak po prostu nie wypływa na wierzch, nigdy nie wiemy gdzie ta pasta się tam podzieje, gdzie ona to nam zmostkuje, dlatego umieszczamy tak, żeby przykryć, ale żeby nie utopić tutaj wszystkiego w tym materiale. Nie musi być też taki idealny, ja się zawsze staram, ponieważ ta pasta też ona się będzie układała, wypchnięta zostanie tam, gdzie jej nie ma. Dobra. Dobrze, i teraz chciałbym przyłożyć to chłodzenie, w jakiś sposób je złapać, tak tymczasowo nawet, po to, żeby zobaczyć, czy ta konsola pochodzi dłużej niż 3 minuty. Jeżeli będzie chodziła, to składam ją na bazie elementów z tamtej drugiej. Tego zacznę od jakiegoś chłodzenia. To chłodzenie myślę, że będzie najoptymalniejsze od płocka. Tylko teraz, żebym się nie pomylił, czy to szło tak, to szło tak. Dobrze. Tylko, że jak je położę, to płyta mi na nim oprze się i już. Dobra, teraz pytanie, czy ten patent z tymi tulejkami był dobry? No taki trochę, ale wiecie co, jak ja tu dam podkładki pod to, to ściągnę go delikatnie tymi śrubkami. Okej, chodź, jedna chwila, to będę podkładki. Pum, 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 pum. To są ogromne, duże podkładki. Coś mniejszego. Tutaj też duże jeszcze jedno pudełeczko. Muszę na sekundę, przeproście, przyniosę z drugiego warsztatu. Ok, zanim X-ami ściągnę to spróbuję po prostu idealnie tymi podkładkami delikatnie to chłodzenie przyciągnąć, tak żebyśmy mogli sprawdzić po prostu, czy ta naprawa przyniosła rezultat, ale żebyśmy nie narażali konsolę na zbędny dodatkowy szok termiczny wynikający z tego, że jest uruchamiane bez chłodzenia. Ok, ja czuję, że po prostu one dochodzą, ale w jakiś sposób podciągają to wszystko, więc to nie jest takie... Ciach, ciach. Okej.
Okej. I widzę, że no, chłodzenie jest ładnie sztywka. Czyli zakładamy drugie i robimy dokładnie to samo, czyli tulejka, podkładka, dociągamy i zobaczymy, czy teraz już będziemy mogli dość bezpiecznie konsolę uruchomić, ponieważ to chłodzenie będzie. Dzięki temu, że te podkładki są teflonowe, tutaj to też nie ryzykuje żadnym dziwnym zwarciem. Ok. Myślę, że już nam nie spadnie. I ostatnia śruba. I dobra, słuchajcie, chłodzenie nam się trzyma. Oczywiście w takim układzie nie zainstalujemy tego w obudowie, ale możemy sprawdzić teraz mniej więcej prowizorycznie, złożyć to i zobaczyć, czy ta konsola nam się uruchomi. I czy po chwili też wyrzuci nam błąd, czy będzie już pracowała w miarę prawidłowo. Wykorzystam wentylator, założę na jego bazie chłodzenie. I teraz teoretycznie nam tutaj ten napęd nie chodzi, on się nie otwiera, prawdopodobnie coś tam jest ukruszony, ułamany, ale ja go założę, po to żebyśmy nie otrzymali jakiegoś dziwnego błędu, to w sumie jest niepotrzebne. Jakiegoś dziwnego błędu wynikającego z braku tego napędu. Okej, okay, słuchajcie, tak prowizorycznie mocno, ale złożone. Rozkładam kablowanie i testujemy ten test. Dobra, mamy pędziocha, mamy kable, jest zasilanie. Zasilacz. I teraz taka ciekawostka. Słuchajcie, zobaczcie, to jest zasilacz od końcówka od zasilacza od Xboxa 360. Zwróćcie uwagę na to, że ja tutaj mam wyłamaną poprzeczkę. Przy okazji jest to uszkodzenie, ale piny są na właściwym, już że tak powiem, nieuszkodzone. Natomiast te zasilacze od 360 różnią się różnymi szczegółami. Na przykład tu może być poprzeczka, tu mogą być dwie. Te różnice wynikają przede wszystkim z mocy zasilacza, jaką zasilacz generuje. I zwracajcie uwagę, jak kupujecie, a nie chcecie nic przerabiać, rzeźbić, żeby ten zasilacz był o odpowiedniej mocy. No ja mam taki, że tak powiem, zuniwersalizowany na cele, że tak powiem, testowe. Natomiast no, Wam polecam, żeby do konsoli, jeżeli dokupujecie zasilacz, ewentualnie uszkodził Wam się, to zdobyć zasilacz tak, jak być powinien, o mocy, jaka jest przydzielana. Tam jest 170 W, chyba 150 W i 210 do tych modeli z HDMI. Dobra. Ciach. Audio. No i dobra, i testujemy. Mogliśmy w sumie wytestować też wcześniej. Ale a na to nie wpadłem. Dobra, monitor poszedł. I co? Zdajemy Wam tu. Żebyście też widzieli, ciekawi, czy wstanie. Ja też jestem bardzo ciekawy. No, jak widać, konsola ożyła. Pytanie, czy glitche żadne nie pojawią się. Napęd, tak jak mówiłem, to jest padnięty. Zobaczymy, czy pady się parują. No i okej.
Działa, słuchajcie, płyta wstała. Wentylatory, zobaczmy, czy chodzą. Spróbuję jakoś wam tu zapalić światło. No, chodzą oba. Wrzucam was na górę. W takim razie, skoro konsola chodzi, to przejdziemy do kolejnego kroku. Rozbierzemy tą drugą konsolę. Może ja zrobię małe cięcia i w następnym filmie widzimy się, będziemy na podstawie tej płyty składać sprawną konsolę już, testować ją. Natomiast ja odzyskam z tamtej te X-y, które dociągają chłodzenia i postaramy się przerzucić elektronikę na pędu razem, żebyście też widzieli, jak to zrobić na przyszłość. Ciach. Dobra, szybka rozbiórka. A i oczywiście będę się starał wkładać to tak, żeby elementy były obudowy i tak dalej były zgodne, po to, żeby numery się zgadzały i tak dalej, tych konsol, żeby to miało ręce i nogi. Pozyskujemy tylko tak naprawdę mechanikę. To oczywiście zniknie, zastąpimy to oryginalnymi X-ami i tyle, bo nawet nie wiem, czy ja bym to chyba tutaj upchnął w obudowie, bo w sumie patent nie jest zły, ale nie zmieści nam się tutaj. Raczej się to tutaj nam no nie zmieści, zobaczcie. Płyta by musiała być poprzeginana, podociągana. Nie wiem, czy ona by się w ogóle nadała w ten sposób, żeby to skręcić. Także nie kombinujcie. W tym układzie po prostu zastępujemy to oryginalnymi X-ami i tyle. Dobra. No tak, to jest blacha. Od niej za chwilę wracamy do składania dalej. Cześć kochani. Wracamy do składania tej konsoli, do której płyty udało się obudzić. Zdejmuję w tej chwili te moje testowe przekładki. Założymy sobie normalnie X-y, które będą nam tutaj zgodnie ze sztuką i prawidłowo napinały, dociskały ten procesor. Tak, żeby to było wszystko zgodne ze sztuką. Tutaj widzę, że o, to tak zrobić, o, tu się rozpięło, no to tu, tak żeby, o, żeby wszystkie nam się zapięły. Zapinanie jest równie uciążliwe co rozpinanie, natomiast no, trzeba po prostu ustawić właściwy moment i już, o. O, widzicie, zrobimy tak, że ja to po prostu delikatnie popodginam. Czuję, że po prostu one się delikatnie rozgięły. Aha. I przez to nie chcą nam się dobrze zazębić. No, skakuj. Ok. I próbujemy raz jeszcze. Ciach. Specjalnie tak trzymam, żeby tutaj nam się to fajnie wskoczyło. Wskakuj. O, teraz tak. Teraz tak. Teraz nam wskoczyło bardzo solidnie. Wszystko trzyma. Specjalnie trzymam po to, żeby nie rozkleiło mi się to tutaj z układem. Czy to ładnie wskoczyło? Wszystko muszę skontrolować, żeby nam się to nie rozpięło podczas pracy i nie doprowadziło do przegrzania, tak? Dobra, wydaje mi się, że wszystko. Wszystko jest ok. Ok. Nie uszkodziłem się. Dobra, odkręcam teraz drugi i tutaj niestety muszę sobie podtrzymywać ręką. Ze względu na to, że on jest w powietrzu, w takim układzie, chyba że coś zaraz tam podłożę może. Sobie odkładam te elementy, ponieważ tą konsolę dawcę chcę złożyć tak na sztukę, żeby po prostu to się nie walało luzem. Pamiętajcie, że jak to jest wszystko złożone do kupy, to dużo łatwiej będzie wam to magazynować, składować, czy po prostu potem przy poszukiwaniu części nie będziecie się zastanawiali, gdzie to było, gdzie tam to było. Po prostu wyjmujecie, moment rozkładacie i już. O,
i zgodnie ze sztuką z powrotem X trafia na swoje miejsce. Nie, więc co? Będę musiał coś tu podłożyć i również podginać, bo ja widzę, że on nie trzyma tak, jak trzymać powinien. No, tego chciałem uniknąć. Dobra. I podginam też tutaj ten element, tak żeby one po prostu lepiej zazębiały. I tym samym lepiej trzymały ten układ. Tu wskoczyło. No, teraz jest fajniej. Teraz zdecydowanie lepiej. Wyciągnę, żeby nie zrobić bałaganu. Teraz wręcz ciężko jest to pozapinać i bardzo dobrze. I tak to ma właśnie. O, tutaj trochę podsunąłem. No, próbujemy. O, no, teraz poczułem, że zostało to zapięte i że jest to dociskane z siłą optymalną. Ok, słuchajcie, no mamy zapięte, czyli w tym momencie mogę już wrzucić to do oryginalnej obudowy i teraz się zastanawiam, która to jest. To jest ta obudowa, tak. Ok. A. Nie, tak, tak. O. Ok, odwracam i złapiemy sobie tymi tutaj śrubkami, które trzymają, dociągają. Te przełożę sobie na bok, żeby mi się tu nie mieszało. One mi posłużą do złożenia tej gliczującej się konsoli dawcy. A tutaj składamy tą konsolę, która fault repaired, czyli gdzieś tu w Anglii ona mogła być już budzona do życia. O. Tych śrubek jest. Niektórzy kręcą wkrętarkami. Ja jestem przeciwnikiem takiego rozwiązania, dlatego że te gwinty są dość delikatne i łatwo w tym układzie ten gwint po prostu jest uszkodzić. Tym samym jakby wyeliminować możliwość naprawy tej konsoli. Dlatego odradzam, nie zalecam, nie polecam. I już. Ok. Mamy wkręcone wszystkie, Ok. Co dalej? Teraz założymy sobie wentylator. Ja sobie, słuchajcie, jeszcze porównam, dlatego że ten mam wyczyszczony wentylator, a tu mam wentylator od tej konsoli. Zobaczę sobie, czy kolory kabli są ok. Wygląda, że tak, że jest to pełne pokrycie. Ok, 0,4, 0,32. Wygląda to, że ten jest mocniejszym wentylatorem i chyba to ja go wybiorę do założenia od tej konsoli. O, kostka pasuje, czyli będzie po prostu miała konsola lepsze chłodzenie. Dobra, zamykamy też zapinkę tą. Okay. I możemy sobie frontowy tutaj ten panelik też zamontować. Też już będziemy mieli na gotowo. Trzy śrubki. Nie dociągamy tak, żebyśmy mogli sobie spokojnie wszystkie złapać, żeby tu potem nie naciągać tej płyty, płytki dociągniętej już. I trzecia. Ciach.
już mogę delikatnie dociągnąć. OK. I zapinam plastik strzałką do góry, bo zobaczcie, tu jest dioda, a tu jest przycisk. Jak założycie na odwrót, to wciśniecie na stałe przycisk. Tak być nie może. Zakładamy w ten sposób. O, wskoczyło i idealnie jest. Dobra, czego nam brakuje, słuchajcie, żebyśmy mogli tutaj dalej potestować sobie konsolę. Ach, możemy jeszcze, słuchajcie, wkręcić sobie te śruby. Czyli śruby w koło, które to dociągają płytę w okolicach złącz. Ciach, ciach, ciach. Żebyśmy po prostu mieli tutaj już zabezpieczoną tą płytę, żeby nam się nie przesuwała, nie wypadała, nie naprężała niepotrzebnie podczas operacji. To już tutaj wkręcamy. Ok, jeszcze trzy. Czyli traficie, po prostu będziecie chcieli taką śrubę wkręcić w złym miejscu, na przykład tu byśmy chcieli, to tu jest na przestrzał dziurę, no bo to są śruby do obudowy, więc zorientujecie się na pewno, że to nie jest ten temat. Nie jest to miejsce. Dobra. Słuchajcie, mamy już wstępnie konsolę przygotowaną, jest chłodzenie, brakuje nam tylko napędu, żebyśmy mogli przejść do testów. Dlatego teraz zajmiemy się napędami. Słuchajcie, jeżeli robicie przykładkę, to w związku z tym, że te napędy są tożsame, takie same, to zwróćcie sobie uwagę na to, dziś zaznaczcie sobie, czy coś. U mnie takim wyznacznikiem będzie to, że napęd sprawny ma front, napęd niesprawny frontu nie ma. I najpierw z napędu niesprawnego, który ma poprawną elektronikę, to może wydobędę. Jak to zrobić? Śrubokręcik, krzyżak, odkręcamy. Ciach. Ciach. Oczywiście można by spróbować. Czy nie, no tutaj musimy po prostu przełożyć płytkę, więc tutaj nic nie zrobimy. Ok, do góry. No i dobra. Jest tu płyta. To będzie szybka, widzę, akcja. To znaczy, rozchylam do góry. Tutaj mi coś trzyma. Co mi tu trzyma? A trzyma mi prawdopodobnie, o, tylko zatrzask. Tu widzę, że coś przytrzymuje. Na bok. Tutaj zwróćcie uwagę, coś ma lasera. Dobrze trzyma. Do góry. Do dołu. Do dołu. Mamy płytkę do naszej sprawnej konsoli, tak? Do naszej sprawnej konsoli. Napęd śrubki na razie na bok. Sobie to potem poskładam, tak żeby teraz nie mieszać. Mamy poprawną elektronikę. Nie chodzi o jej sprawność, tak jak mówię, ale tam jest zaszyty po prostu klucz, który łączy, jakby paruje napęd z konkretną płytą. Dlatego jakby Wam ktoś chciał sprzedać konsolę bez napędu, nawet uszkodzonego, to z automatu jest to problematyczny temat, bo nie wiem, oglądałem kilka filmów, nie wiem, czy jest w tej chwili metoda naparowania tego, czy jakaś opcja, żeby to naprawiać, nie mam żadnego pojęcia. Z tego, co mi wiadomo, to jest duży problem. Ciach. 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 I to odkładam od razu na bok i wpinamy sobie tą płytę. Ciach. Ja sprawdzałem, co się dzieje. On nie zgłasza żadnego dziwnego błędu. Po prostu efekt jest taki, jakby nie rozpoznał płyty, tak? Czyli wyświetla po prostu
Zero komunikatu, nie odpala gry, nie działa gra. Ach, okej, okay, dobra, ten sposób, czyli muszę sobie to postawić do pionu i jakoś tutaj to delikatnie wpiąć. No, wejdzie, nie wejdzie. Nie wiem, czy wlazło. Chyba wiem, o, mogę sobie podnieść ten laser do góry. Dobra, wlazł. Teraz ta jeszcze boczna tasiemka. No chodź. Oczywiście dużo do zaostrożności, bo jak zerwiecie, no to problem. To jest problem i nie bardzo mamy jak z tej sytuacji obrnąć. Trzeba wtedy przekładać poszczególne elementy, a odkręcenie niektórych elementów to jest z automatu rozkalibrowanie tego napędu i problemy, jakieś regulacje. Możecie potem niszczyć płyty na przykład w ten sposób. I napęd mamy przygotowany już do konsoli dobrej. Z frontem. I z tego co pamiętam, ten napęd nawet nie miał. Nic tutaj nie czyszczę, nie zerkam, dlatego że wiem, że ten napęd bardzo fajnie pracował. Jak go tu przeglądałem, to jest czyściutki w środku, nie ma problemu z otwieraniem tacy, z zamykaniem, a często się zdarza i najczęściej winny jest brud, a nie pasek. Chociaż pasek też, no. Pasek, taki patent, który kiedyś stosowałem do gum w ogóle, które straciły swoją przyczepność, oblepiły się brudem albo coś, to jest... Zmywasz to pod nogci, możecie sobie przemyć takim zmywaczem, zczyści cały brud i przywraca jakby taką roztrzymaną, albo był preparat nowogłym wtedy też. Okej. Okay. No i co? Kurczę, no wypada wsadzić ten napęd i palić do testu. Ciao. Dobra, podpinamy zasilanie, podpinamy złącze wideo, monitor on, konsola on. No dobra, wstało. Teraz tutaj tym przyciskiem mamy otwieranie napędu. Jest otwieranie. Zainstalujemy testową grę. O, co? Myślał, że już zamknąłem. Jeszcze raz. Może nie lubi być kurzony. Dobra. Ciach. Instaluję. Zamykamy. No jest. Niech się powoli włączę. Ja tutaj z tyłu sprawdzę, czy wentylatory śmigają. Ha, chyba wam obróciłem obraz. Ale wydaje mi się, słuchajcie, że tak. Oba chodzą, jeden chodzi, drugi chodzi. Chlast. Oj. Wydaje się, uruchomimy jeszcze, zobaczymy, czy glitche się nie pojawiają. Cóż, konsolę złożę. Ja już tutaj nie na wizji, ale będę tą konsolę przez około 2-3 godziny testował. No i gdzieś tam w lut ją pewnie pognam, ponieważ mam swoją działającą również po zabiegach naprawczych. Cenie, że tak powiem, tego serwisu albo samej tej pasty już, żeby ktoś tam się bawił, jeszcze trochę miał zabawy. Oczywiście na taki sprzęt ciężko udzielać jakiejkolwiek gwarancji. Jest to, mówię, naprawa zgodna ze sztuką, wymaga sprzętu i jest ekonomicznie nieuzasadniona, przynajmniej na tą chwilę. Być może jak te konsole kiedyś będą jakieś mega kolekcjonerskie, to tak się zdarzy, że będzie po prostu warto to
włożyć po prostu te pieniążki. Okay. Że będzie warto wkładać te pieniążki w tą konsolę. Czyli wymieniać układy, nie wiem, robić reballing. Sama stacja do reballingu to jest taka do wygrzewania, to jest kilka tysięcy złotych, to ile za taką usługę trzeba by było wziąć, tak? Więc to jest takie, na tą chwilę tych konsol jest jeszcze dużo i możemy się pobawić po prostu. Okej, no konsolę robicie. Jest cisza. Okej, słuchajcie. Żadnych gliczy nie odnotowuję, tak jak widzieliście na poprzednich filmach. Coś tam mrygało, coś tam nam skakało na tym ekranie. Teraz jest clear, jest ładnie. Czyli moim zdaniem zabieg się powiódł. No cóż, pozostaje nam złożyć konsolę. Tutaj mam pudło oryginalne. Słyszę trochę. O, lektor w kolorze francuskim. Ok, złożymy ją w oryginalną obudowę, tak żeby numeracja nam się tutaj zgadzała. Ok, na tą chwilę wyłączę, żeby tutaj dalej z Wami się pobawić. Sprawdzę jeszcze. Myślę, że tutaj nikt wcześniej tego nie robił, wyłącz konsolę, a tylko płyty ja bym chciał. A bo dobra, ja taką będę testował, więc niech zostanie. Okej, od razu wentylator ucichł. Ach, tylko chciałem sprawdzić jeszcze zgodność numerów z zabudową tych numerów, które w menu są. No to w sumie możemy płytę na razie wyjąć. Sprawdzimy sobie napęd. Ciach, ciach. Zamknęło się. Ciekawe, gra z polskiej dystrybucji, bo z tyłu ma napisy po polsku. Natomiast no sama gra po jakimś włosku czy coś. Polimy pada. Już powinien nam ładnie sam sparować. Jest. System. Teraz tak, ustawienia konsoli, dane systemowe, dobra, jest numer, sprawdzam, końcówka się zgadza, czyli to jest obudowa od tej konsoli i tak też ją składam. Oczywiście, no mówię, no tutaj nastąpiła wymiana tak naprawdę napędu bez elektroniki, płyta główna została wygrzana, poprawione zostało chłodzenie, wyczyszczone, ono jest czyste, wy tego nie widzieliście, ale ja wziąłem na kompresor, przedmuchałem, wymienione pasty, założone sprawne, na pewno mocne wentylatory i składamy, czyli teraz tak, góra, ok, wszystko jest. Ciach. Teraz instalujemy śrubki. Szkoda, że tu nie ma tej daty. Jestem ciekawy, kiedy ta konsola była reperowana. Żeby to 2009 rok. Zobaczmy, czy tutaj złapie ta śruba. Ok, złapało. Chyba to jest mniejszy tor. Dziesiąteczka powinna być tak. Ciekawostek, na Xboxa 360 wyszła gra Wiedźmin 2 i tak sobie myślę, żeby przetestować na tej platformie tą grę.
skręcone. Dajemy pokrywę. A, tylko widzicie, znów bym zapomniał. A to jest ta obudowa, którą tak ciężko porozpinać. Znaczy tak ciężko, jak się pierwszy raz to robi, to ciężko, potem już nie jest tak ciężko. Okej. Teraz składamy i tak na dobrą sprawę najważniejsze, tak jak mówiłem, zwrócić tutaj uwagę, bo zwróćcie uwagę, wam pokażę, o co chodzi. Tutaj jest taki ekran, widzicie? O, może śrubokrętym wskaźnik. I te zęby zamiast skakiwać na właściwe miejsce potrafią pod ten ekran wchodzić i się krzyżować, więc na to musicie zwrócić uwagę, czy tutaj pod ten ekran to nie wlazło, ponieważ łatwo wtedy uszkodzić. Okej, czyli zaglądam z jednej i z drugiej, można troszeczkę odgiąć, ok. Ładnie, gładko weszło i klik, lekko tutaj. Ciach, 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 ciach i ciach. I tak naprawdę konsola prawie gotowa do zabawy. Oczywiście plastiki tutaj, ja wybiorę te, które mają mniej połamane zęby i są w lepszej kondycji. No ten tutaj taki słaby, jakaś tu naklejka jest. To założymy z tej drugiej. Mi się wszystko teraz rozsypie. Dobra. Ogólnie oba są chyba lepsze z tej drugiej. Więc jedziemy najpierw tą stronę. O, a cóż to jest? Cóż to się stanęło się? Ach, tu jest złącze dysku, czyli idzie ta. Ok. Tu mamy tą. I front. Też wybieram, który jest najładniejszy. Ok, to jest jakiś taki dziwny, jakby był nieoryginalny, ale nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek produkował nieoryginalne fronty. Nie wiem, czy ten ma, zobaczcie. To jest, niby jest bielszy, tu ma ten plastik taki jakby. O. To ma w lepszym stanie. Nie wiem, czy to jest zastępcze. Mogło to być zastępcze? No słuchajcie, tu ma jakieś tutaj Microsoft i tak dalej, a tutaj nie ma żadnych oznaczeń. Jest jakaś literka A i wygląda, wszystko wskazuje na to, że to był jakiś zamiennik. Nie wiem, po co to ktoś zamienny wstawiał. Ciekawe, ja wolę oryginał, tak? Mimo tej klapki, która tutaj jest gdzieś tam uchylająca się, ale to chyba standard we wszystkich tych konsolach. No, w pewnym momencie nadmiar tych baterii był słaby, nie? Ok, słuchajcie, ja sobie odpalam meczyk drużyna kontra drużyna. Z boku będę składał tą drugą do kupy, żeby. O, zobaczcie, spada sobie odpaliłem. Nie wiem, czy to jeszcze widzicie, czy nie? Spada sobie odpaliłem. Odpalam sobie meczyk komputer kontra komputer i już poza kamerą poskładam tą drugą w całość, wrzucę w obudowę i to tyle, kochani. I kolejny Xbox prawdopodobnie po testach gdzieś tam kogoś jeszcze będzie bać. Tyle ode mnie, zapraszam do następnego odcinka, może wrócimy trochę do mikrokomputerów, mam coś ciekawego do wytestowania. Trzymajcie się, cześć!